Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem omówić technikę alienacji rodzicielskiej, jaką jest przekonanie dzieci przez alienatora do tego, że rodzic alienowany jest zły, jest niebezpieczny i należy się go bać. Zanim przejdę do filmu, jak zwykle moja gorąca prośba, znajdźcie chwilę, wciśnijcie subskrypcję, dajcie lajka, kciuk w górę, wciśnijcie dzwonek po to, żeby otrzymywać kolejne filmy, jak się tylko pojawią. I pod filmem daję linki do stron internetowych, które traktują o alienacji rodzicielskiej. I jeżeli nie odwiedziliście tych stron, to gorąco zachęcam. A jeżeli już, to w takim razie moja prośba, żeby te strony przesłać, żeby te strony udostępnić swoim znajomym, przyjaciołom, bliskim, kolegom, koleżankom, po to, żeby świadomość wśród wszystkich o przemocy, jaką jest alienacja rodzicielska, żeby ta świadomość rosła. Przechodząc do filmu, żeby skutecznie alienować dzieci od rodzica alienowanego, alienatorzy stosują taką technikę, która ma na celu przekonać dzieci do tego, i dzieci mają tak uważać, że rodzic alienowany, czyli ten tata albo mama, to jest rodzicem złym, jest niebezpiecznym i należy się go bać. Ta technika nieodłącznie łączy się z techniką, z taką podstawową techniką alienacji rodzicielskiej, jaką jest oczernianie, tak? Bo bez oczerniania dzieci nie mogłyby mieć takiego przekonania, że rodzic alienowany, no tata albo mama, jest zły, jest niebezpieczny, jest groźny i należy się go bać. Tak? Tutaj bardzo często jest tak, że alienator albo alienatorka przerzuca swoje uczucia na dzieci. Po rozstaniu jest tak, no, że dwoje dorosłych ludzi się rozstaje. Najczęściej rozstają się, no bo coś się musiało stać złego, tak? Coś pękło, coś się wypaliło, coś się skończyło i takie osoby się rozstają, co nie oznacza, że te osoby, czyli mama i tata, przestają kochać dzieci. Więc jeżeli są takimi normalnymi osobami, no to jakoś sobie to tam ułożą, ale kontakt z dziećmi ani jedno, ani ojciec nie ogranicza matce, ani matka nie ogranicza ojcu, tak? W momencie, kiedy grają, kiedy w grę wchodzą takie ogromne emocje, i to są takie emocje najczęściej negatywne, jest właśnie taka nienawiść, jest taki żal, jest jakaś pretensja, może być też strach, tak? Ja absolutnie rozumiem najczęściej matki, które uciekają z przemocowych związków, tak? Że ojciec był ogromnym przemocowcem, no nie wiem, maltretował te dzieci, bił żonę, no ogólnie stwarzał w tym domu piekło, tak? I tutaj mogły zadziałać te matczyne instynkty i ta matka po prostu bierze dzieci, zwija manele, zwija wszystkie swoje rzeczy, gdzieś pakuje się, no i uciekają do siostry, do rodziny, do matki, gdzieś wynajmują mieszkanie, ale generalnie jej celem jest uciec, tak? Ona to nie jest tak, że ona ma jakiegoś innego faceta najczęściej, tylko po prostu ona chce uciec, chce ułożyć, chce odsapnąć, chce jak gdyby znaleźć taki spokój i najwyżej potem się, nie wiem, rozgląda za jakimś nowym partnerem. Ale zakładam tutaj, przypadek omawiam, no, że po prostu gdzieś najczęściej jest tak, że żona sobie znajdzie innego partnera i chce dzieci przekonać do partnera swojego nowego. W związku z tym, no, żeby go przekonać, to musi jak gdyby zdeprecjonować poprzedniego partnera. Lub jest tak, no, że ty znalazłeś sobie inną partnerkę, więc żona zabiera dzieci, no i w ramach zemsty za to, że znalazłeś sobie inną partnerkę, będzie mówić, jaki to jesteś zły, jaki to jesteś niebezpieczny, groźny i tak dalej. No tutaj jest klasyczna zemsta, że skoro opuszczasz mnie, no to jeszcze ci przy okazji zabiorę dzieci, tak? Że tutaj jest taki pakiet, tak? Że zostawiasz mnie i dzieci. Więc jeśli wasz związek się rozpadł i nie byłeś przemocowcem albo nie byłaś przemocowa, no to w takim razie w zdrowym związku powinno być tak, że i ojciec ma kontakt z dziećmi, i matka ma kontakt z dziećmi, tak? To tylko ten trójkąt, o którym zawsze mówię, mama, tata, dziecko albo dzieci. W tym trójkącie się zerwał tylko ten bok, ale no
te dwa powinny przez cały czas być, tak? No ale to jest w zdrowym związku. W tej chwili jesteś alienowany i najczęściej te wszystkie opowieści o alienacji, tak jak rozmawiam z rodzicami alienowanymi, to one się rozpoczynają od tego, że miałem fantastyczny kontakt z dziećmi, miałem fantastyczną relację z synem, miałem fantastyczną relację z córką, wyjeżdżaliśmy, uczyliśmy się, nie wiem, chodziliśmy na zajęcia, bawiliśmy się, no generalnie było bardzo fajnie, tak? I potem nagle okazuje się, że jesteś alienowany, tak? Nagle okazuje się, orientujesz się, że jesteś alienowany po tym, że twoje dziecko no, przestaje tak coraz chętniej wychodzić z tobą, tak? Jeżeli masz no, ten wyznaczony termin spotkania, tak? Dziecko coraz bardziej patrzy na ciebie wilkiem, dziecko może się chować za alienatorkę. Potem może być tak, no już, że dziecko może zacząć ci mówić, albo wręcz czasami wykrzykuje, nie przychodź tutaj, nie odwiedzaj nas, my się ciebie boimy, tak? I też w jednym z poprzednich odcinków opisywałem to, jak alienatorka bardzo sprytnie implementuje dzieciom to, że to, gdzie kluczowym tutaj jest słowo my, że my się ciebie boimy, tak? Więc alienatorka przerzuca te swoje uczucia, te złe uczucia w stosunku do alienowanego ojca, przerzuca na dzieci. To nie, że ona się go boi, że ona go nie chce, że ona go nie kocha już, że ona go nie cierpi, ona ma żal, tylko to już jest my, tak? I wtedy przy dzieciach, przy opowiadaniach innych się mówi, no, że on tutaj nachodzi nas, my się go boimy, my nie chcemy, żeby przychodził i tak dalej. No ale to mówię, opisywałem w poprzednim odcinku. Ale dzieci przejmują taką narrację alienatorki i też zaczynają używać słowa my. I to jest dobra taka podprogowa, to znaczy dobra, to jest sprytna podprogowa manipulacja, no bo dzieci przejmują ten schemat mówienia i im częściej to powtarzają, tym jak gdyby to się bardziej staje ich, tak? I zaczyna dziecko to, i zaczyna wierzyć po prostu w to, co mówi. Alienatorka musi cię oczerniać, bo to siły nie ma. W związku z tym będzie wyciągać wszystkie brudy z waszego małżeństwa, wszystkie złe chwile, kiedy, no nie wiem, gdzieś coś ci się nie udało, że gdzieś coś dałeś ciała. Będzie wyciągać jakieś historie sprzed 10, 15, 20 lat. Może to w niej siedzi. I będzie to mówić dzieciom, tak? Dzieciom to będzie mówić wprost, tak? Że no powinnyście wiedzieć, że tata kiedyś to i tutaj może być na ciebie. Mogą być mówione różne rzeczy, lub może być też oczywiście, że dziecko będzie w pokoju i standardowa technika alienowania, czyli takie oczernianie przypadkowe, że przypadkowo, oczywiście w cudzysłowie, przypadkowo się siedzi, rozmawia się z koleżanką przez telefon i zaczyna się zwierzać koleżance, jaki to ty jesteś zły, tak? Więc nigdy nie spotkałem się z tym, żeby alienatorka przypadkowo mówiła o tobie, jaki ty jesteś dobry, jak kiedyś wam było fajnie i tak dalej, tak? Rozumiem, że kiedyś wzięliście ślub, no bo się kochaliście, było fajnie, no i gdzieś ten balans między tym złym a dobrym, no powinien być gdzieś utrzymany, tak? No ale przy dzieciach teraz będą mówione tylko te złe rzeczy. I będą mówione wprost, tak jak wspomniałem, i będą mówione przypadkowo przy innych, gdzie alienatorka albo alienator może powiedzieć, no nie wiem, no rozmawiałem z Ewą i akurat, no nie wiem, stał z boku, usłyszał, ja nie widziałem, że on stoi z boku, no może usłyszał, no to teraz już się nie odwróci, no stało się, tak? To też mogą być takie rozmowy przy stole, to może być implementowanie takich zachowań, które mogą się zdarzyć, typu na przykład, że nie wiem, synku musisz uważać, bo jak tata przyjdzie do domu, to go nie wpuszczaj, bo on może coś ukraść. I z takimi przypadkami też się spotkałem, że ojcowie byli określani tak, że to jest złodziej, tak? Że to może być bandyta, że on zaraz może chcieć coś ukraść, że on może chcieć cię porwać, tak? Że on tutaj przyjdzie i jak uważaj, bo jak z nim pójdziesz na ten weekend, to on, słyszałam, że on może chcieć cię porwać i nie wiadomo, czy on cię odwiezie, tak? Więc to jest takie implementowanie strachu, takiego bezzasadnego strachu u dzieci, takiego niczym podpartego strachu, bo to dziecko pewnie rok, czy dwa lata temu, czy trzy, chętnie wyjeżdżało z ojcem. No te porwania są i te matki mogą się bać, no bo słyszały gdzieś, że jakieś takie porwania są i mogą implementować dzieciom zdarzenia, które tak naprawdę nigdy się nie wydarzą. I wtedy dziecko może mieć taki
wpojony strach do rodzica, z którym kiedyś po prostu mogło, za którym mogło kiedyś pójść w ogień, tak? Rodzic mógł pójść za tym dzieckiem w ogień, a to dziecko po prostu ufało w 100% i wszędzie szło. W tej chwili nie, w tej chwili może być tak, też się spotkałem z takimi przypadkami, tu mogą mówić, że jesteś złodziejem, dzieci mogą mówić, że my się ciebie boimy, dzieci mogą mówić, że my nie chcemy z tobą wyjść, mogą mówić, że jesteś groźny, tak? Może być tak, że przyjdziesz po dzieci i dzieci tak będą otwierać drzwi, będą tylko uchylać drzwi, tak? Nie będą otwierać, nie będą cię zapraszać do środka, absolutnie nie. Mogą tylko uchylać, bo prawdopodobnie na 99% mają zakaz wpuszczania ciebie do domu. Bo możesz, nie wiem, coś zabrać, możesz je uprowadzić i tak dalej. Więc muszą stać w drzwiach. Jeżeli gdzieś odchodzą od drzwi, no to muszą zamknąć, albo muszą zamknąć i na zasuwę, żebyś przypadkiem nie wszedł, więc z takimi przypadkami też się spotkałem. No w każdym razie czujesz się faktycznie jak taki intruz, jak taka osoba, na którą się patrzy tak spod oka, przy której się zachowuje taką czujność, znaczy dzieci zachowują czujność. I no wtedy mówisz, o co kaman tutaj, tak? No przede wszystkim to, co mogę poradzić, to tak, to przede wszystkim nie obwiniać dzieci, tak? One, ich prawdziwe oblicze to jest to, które znacie z kiedyś. Czyli to są te dzieci, które z wami chętnie gdzieś wyjeżdżały, chętnie się bawiły, chętnie odwiedzały babcie, chętnie odwiedzały dziadka. Jeździliście na działkę, jeździliście nad morze, jeździliście w góry i nikt nigdy wtedy nie myślał, że możesz gdzieś te dzieci porwać albo zrobić im jakąś krzywdę, albo zrobić im jakąś fizyczną krzywdę. Jak gdyby o tym wtedy nie było mowy. Tą osobą taką złą, tą groźną, niebezpieczną, w cudzysłowie oczywiście, stałeś się po rozstaniu, tak? Więc to jest efekt po prostu tego ciągłego sączenia jadu, tego ciągłego ciebie oczerniania. No i z tego, co mi udało się zauważyć, takie dzieci, które mają no mniej więcej 7, 8, 12, 13 lat, są takie bardzo podatne na takie manipulacje i bardzo często właśnie z tych kochanych dzieci, z tych aniołków fantastycznych zmieniają się w takie osoby bardzo nieufne w stosunku do ciebie. Moim zdaniem tutaj trzeba dać czas, więc tutaj nic na siłę, nie przekonywać dzieci, że jesteście tym samym ojcem, tą samą matką, którą byliście kiedyś. Tutaj może być też taki strach alienatora przed tym, żeby dzieci spędziły z wami czas, bo alienator tutaj no, buduje wasz taki wizerunek, taki bardzo, bardzo zły, tak? I w momencie, kiedy dzieci się spotykają z wami, to one mają taki trochę dysonans poznawczy, bo z jednej strony bardzo dużo słyszą o tobie złych rzeczy, a z drugiej strony ty jesteś normalny, ty się uśmiechasz, ty się z nimi bawisz i tak dalej. I pytanie, gdzie jest ten taki zły tata, ta zła mama, która chce mnie porwać? I dzieci, i moim zdaniem tego się alienator obawia. Myślę, że wielu z was, ja też, zauważyło to, że jak już się spotka z dziećmi i spędza z nimi cały dzień, czy nawet weekend, czy jakiś czas, i one są na spotkaniu z wami, no nie wiem, wsiądą do samochodu albo spędzają te pierwsze minuty z wami, to te pierwsze pół godziny do godziny to jest takie, są takie dosyć sztywne, są takie dosyć usztywnione, nie są totalnie rozluźnione, są takie trochę jakby połknęły kij i są w takim trybie takiego obserwowania, tak? Odpowiadają bardzo zdawkowo, krótko, w zasadzie się nie odzywają, czują się nawet może trochę skrępowane. I potem nagle się okazuje, że ten drugi rodzic to nie jest taki niebezpieczny, groźny, psychopata, nękacz i tak dalej. I one się wtedy rozluźniają. Jest takie, a nie, to chyba jednak jest wszystko w porządku. Chyba tata jest taki, jaki był, chyba mama jest taka, jaka była kiedyś, tak? I dzieci wtedy, najczęściej zauważyłem, to jest tak około pół godziny, godzina, no dwie, no to już chyba maks, tak? I wtedy się rozluźniają. Wtedy nagle się okazuje, że często mówią, a możemy jeszcze trochę zostać, a możemy później, a mógłbyś mnie później odwieźć, a mogę zostać jeszcze jeden dzień.
To jest wtedy, kiedy mi najbardziej się, przyznam, pękało serce, kiedy byłem ze swoim najmłodszym synem. No jeszcze wtedy spędzaliśmy weekendy razem i brałem go w piątek, w niedzielę odwoziłem i to było dla mnie po prostu taki ogień na serce, kiedy syn mówił: tata, a mógłbym jeszcze zostać jeden dzień, a moglibyśmy jeszcze tam pojechać tutaj do swojego siostrzeńca, chcę jechać. I to było krótkie, i to było bardzo takie bolesne, bo chciałem być fair, tak, i mówiłem: wiesz co, skarbie, to spotkamy się w następny weekend, no ale teraz umówiłem się z mamą i już muszę cię odwieźć, tak? Ale przypuszczam, wielu z was przechodziło przez to, tak? Kiedy dzieci po tym okresie usztywnienia się na samym początku, gdzie widać, że po prostu mają przekręcone trochę w tej głowie, że mają po prostu takie pranie mózgu, ale to, tak jak mówił jeden z ojców alienowanych, prawdziwość zawsze zwycięży, albo prawdziwość wyjdzie na jaw. Ja mówię ten tekst Sztura z Eksmisji, że natury nie da się oszukać, tak? I dzieci bardzo szybko potem się zmieniają. I ja tutaj miałem ostatnio takie bardzo miłe spotkanie z alienowanym ojcem, ma trójkę dzieci, pozdrawiam. W końcu wyszło tak, też był oczerniany, też był złodziej, też chciał ich okraść, no po prostu wszystko złe, cały arsenał opowieści złych, i nagle się okazało, że gdzieś tam syn złapał z nim kontakt na Zoomie. I to jest taki kontakt, który był zainicjowany przez syna i no, gdzieś tam się umówili po to, ale generalnie widać, że gdzieś tam dzieci starają się po prostu ominąć alienatorkę, tak? Są takie domy, są takie miejsca, gdzie po prostu tej alienatorki się nie uda ominąć, te dzieci nie potrafią ominąć alienatorki w komunikatorach, mają, nie wiem, kontrolowane telefony, kontakty wasze są blokowane w telefonach, mój jest zablokowany u najmłodszego syna i nawet na prośbę do mojej byłej, żeby odblokowała, to stwierdziła, że ona, no, to jest takie skomplikowane i nie wie, jak się to robi. Okej. Więc są dzieci, którym ciężko jest ominąć te kontrole, ale im się jakoś udało i to po prostu jest już jak kula śnieżna, tak? Przepraszam. To już pączkuje i to jest super i to jest piękne. Więc dzieci faktycznie mogą wierzyć w te opowieści. One żyją w takim matriksie trochę, tak? I w tym matriksie wy jesteście tymi złymi osobami. I to, co mógłbym polecić, to, żeby być dobrym, nie obgadywać alienatorki, nie sączyć tego jadu, bo jak gdyby wbrew pozorom to może świadczyć o tym, że dzieci powiedzą: no faktycznie, ta mama miała rację. Ten tata to jest zły, bo obgaduje mamę, którą ja kocham, ona mnie uprzedzała, że on może takie coś robić i tak dalej. Nie, to w momencie, kiedy jesteście z dziećmi, to jesteś ty i dziecko, albo ty i dzieci. I decyd, i koniec. Alienatora nie ma, alienatorki nie ma. Spędzacie fajnie czas, spędzacie miło czas, bawicie się, odwiedzacie dziadków, odwiedzacie babcie, idziecie do parku. Wszystko fajne. A jeżeli już mówicie o alienatorce, to fajnie, mama was na pewno kocha, mama na was czeka, pewnie zrobiła super obiad, tak dalej, odwozimy. Absolutnie nie. To, co jest między tobą a twoją ex, albo tobą a twoim ex, to jest między tobą a twoim... To jest między wami. Dzieci w to nie wciągać. W każdym razie dzieci powinny widzieć, że ten obraz, który was mają, tego złego, niebezpiecznego, agresywnego i nękacza, to jest całkowicie błędny obraz. Na to potrzeba czasu, oczywiście. Tego nie zbuduje się od razu, ale to się będzie tworzyć przez jakiś okres, tak? I po pewnym czasie, i nie mówię, że to będzie miesiąc, dwa, trzy, to może być pół roku, rok, dwa lata, się nagle okazuje, że te wasze dzieci, syn, córka powie: no to jest całkiem normalny jest ten tata, tak, i ta mama, no nie wiem tak w zasadzie, co ona od niego chciała, albo co tam on od niej chciał, no fajnie, spotykamy się. Więc na tym chyba skończę omawianie tej techniki alienacji, jaką jest próba przekonania, albo wręcz takie obsesyjne staranie się przekonania dzieci, że jesteście osobami niebezpiecznymi i osobami takimi, których trzeba się bać. Nie miejcie pretensji do dzieci, jeżeli do was się będą odzywać w ten sposób, jeżeli nie będą się chciały z wami spotkać, bo to nie jest,
ich wybór, znaczy to jest ich wybór, ale to jest wybór pod wpływem, tak? One są pod presją, one są obserwowane, one potem są rozliczane jak gdyby z tego, no i one też, to jest ten taki ich mechanizm przetrwania. Ja ze swojej strony życzę Wam dużo zdrowia, dużo wiary w Waszych dzieci, w prawdziwość, która wyjdzie na, która zawsze wyjdzie i która wygra, i która zwycięży. Najważniejsze to, żeby Wasze dzieci, żeby nasze dzieci miały spokój, żeby nie były wciągane w ten cały syf, który fundują im dorośli po prostu. Życzę Wam dużo pozytywnej energii, dużo uśmiechu i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie, kochani.